Cześć, witajcie w kolejnym programie na emigracji. Pytanie, które się czasami przewija, to praca z domu, praca w domu, home office. Od jakiegoś czasu pracuję znowu z domu i warto by to jakoś poruszyć. Mam już doświadczenie z pracowaniem z domu, ponieważ kiedyś miałem już własną działalność i pracowałem chyba dwa lata z domu. Później 3 lata pracowałem w biurze 3,5 w różnych firmach. Teraz znowu pracuję z domu. Planuję na przyszłość sobie wynająć własne małe biuro, ponieważ na dłuższą metę. Jak za długo pracujemy w domu, no to nie jest to za, za fajne, że zależy dla kogo, tak pół roku można tak popracować. Wytrzymałem sobie już tak dwa lata z rzędu tak pracować, ale stwierdziłem, że na przyszłość sobie jednak załatwię jakieś małe biuro. Trochę się nauczyłem podczas pracowania w domu, co warto robić, by ten czas nie wydało się takim zmarnowanym, ponieważ bardzo trudno o produktywność, gdy jesteśmy w domu, trzeba dużo samodyscypliny i warto parę rzeczy znać, jeżeli chcecie się na takie coś zabrać, ewentualnie jeżeli pracujecie z domu, to może dowiecie się paru rzeczy, które możecie by się usprawnić. Zapraszam. Zacznijmy może od tego, że zdecydowanie nie jest, to, nie jest to coś dla każdego. Dużo osób może się nudzić podczas takiej pracy, podczas pracowania parę godzin samemu przez tydzień, miesiąc, pół roku, rok. No Trzeba mieć dużo samodyscypliny, trzeba być specyficznym typem człowieka, któremu po prostu się dobrze samemu pracuje, który potrafi sobie sam organizować pracę i myślę, że obojętnie jakie rady by się nie zastosowało, to... Spora część osób po prostu nie jest w stanie tak pracować, i jest to ok. Jeżeli spróbowaliście tego i widzicie, że Wam to nie wychodzi, to wybierzcie jakiś coworking. Ewentualnie, jeżeli pracujecie jako freelancer, spróbujcie wynająć biuro z ze znajomymi, ze znajomymi, z osobami, które też są freelancerami w okolicy. Ewentualnie są też takie firmy, które oferują coś w rodzaju też takich coworkingów, że mają na przykład w swoim biurze dwa biurko wolne. Ale jeżeli zdecydujecie się już, że chcecie pracować z domu, to warto by pamiętać o paru rzeczach, by nie oszaleć i by być reproduktywnym. Jedną z takich rzeczy jest oddzielenie miejsca pracy od tego, gdzie mieszkacie, gdzie spędzacie czas wolny. W idealnym przypadku jest to osobny pokój. Na przykład jeżeli w Niemczech jesteście freelancerem i ma się osobny pokój, tak zwany arbeitszimmer, to można odpisać to od podatku, jeżeli tam remont robicie w tym pokoju. Generalnie wiele kosztów związanych z takim pokojem można odpisać sobie od podatku i trochę podatku zaoszczędzić. To jest idealny przypadek, jeżeli, jeżeli możecie sobie pozwolić na taki luksus, że macie osobny pokój pod biuro, to jest to idealny przypadek, ale jeżeli go nie macie, to można zrobić parę mniejszych sztuczek. Na przykład osobne biurko. Można mieć osobne biurko, przy którym robicie coś prywatnego i osobne biurko, przy którym po prostu tylko pracujecie. Że wiecie, jeżeli siedzicie przy tym biurku, to pracujecie teraz. To jest też takie mniejsze oddzielenie, nie jest takie idealne, ale zawsze to coś. Kolejna rzecz, o której kiedyś czytałem jest to, że osoby, które pracują z domu zakładają koszulę i krawat do pracy, po prostu wiedzą, ok, teraz jestem w pracy. Brzmi to głupio, ale jest to taki, taki mentalny obraz, że okay, teraz pracuję, nie obijam się aż tak bardzo, co mi bardzo pomaga. Wspomniał mi o tym kolega kiedyś, że jeżeli faktycznie macie taki ciężki dzień, że ciężko się cokolwiek zabrać, to warto spróbować ubrać buty. Wiem, że to brzmi to bardzo głupio, ale tak sobie pomyślę, zawsze jak byłem w biurze prawie zawsze, prawie zawsze siedziałem w tym biurze w butach i nie wiem, jak to działa dokładnie, ale jakoś ta produktywność wtedy wzrasta. Jeżeli faktycznie ubiorę buty, to wiem, ok, teraz jestem w butach w mieszkaniu więc wiem, że to bardzo głupie, ale jakoś pracuję wydajniej. Polecam każdemu serio, jest to mega dziwne, ale ubranie butów powoduje u mnie wzrost produktywności, jeżeli pracuję w domu. Od paru osób to już słyszałem i u wszystkich to działało, więc warto spróbować. Teraz najważniejszy punkt, czyli rutyna. Szczególnie ważna rano, bo nikt nie będzie po Was krzyczał, jeżeli będziecie z parej do do 10:11 i mało wykonacie, zabierzecie się do pracy, będzie 12. Taki dzień już jest w sumie prawie w plecy, dlatego rutyna jest bardzo ważna rano. Na przykład macie budzik na siódmą, stajecie, prysznic, śniadanie, kawa i poświęcacie na przykład dwie godziny na pracę, następnie przeglądacie maile albo zaczynacie od 10 minut planowania tego, co macie robić. Później zaczynacie od maili, później wykonujecie przez dwie godziny jakąś pracę, później robicie sobie przerwę. Taka prosta rutyna z rana, zaplanować sobie po prostu pierwsze 2-3 godziny każdego dnia pracy, które zawsze będą wyglądały tak samo, jest to ekstremalnie istotne. Sam u siebie widziałem, że gdy jakąś rutynę sobie założyłem i gdy tej rutyny się nie trzymałem, to ten dzień był bardzo nieproduktywny. A gdy dzień zaczął się według tej rutyny, to szło z górki. Ważne, by dobrze zacząć dzień, a później jakoś już leci. Najtrudniej jest się zabrać, wykonać te pierwsze 2-3 godziny produktywnej pracy, później idzie po prostu z górki. Jeżeli źle zaczniecie, to pojawia się taka myśl, że o kurde. Ten dzień, tak już jest kiepski, to może sobie całkowicie odpuszczę. Czyli nim, nim później zaczniecie pracę, tym generalnie jest um, trudniej się przemóc. Generalnie poranne wstawanie jest skazane. Przynajmniej u mnie tak jest, jak wstaje nim wcześniej wstaje tym jestem produktywniejszy. Są oczywiście osoby, które pracują po nocach i jeżeli im to odpowiada, to, to OK, ale u mnie jakoś tego nie widzę. Kiedy sobie mówiłem, że o, Popracuję sobie teraz późnym wieczorem, na pewno na drobie. I mam coś takiego, że jestem aktywnym wieczorem, że mogę coś robić, ale musi to być koniecznie coś, na czym mam bardzo ochotę pracować, jakiś projekt, na który mam po prostu ochotę przy nim grzebać. A Jeżeli muszę coś wykonać, na przykład muszę do doradcy podatkowego napisać parę rzeczy, żeby parę rzeczy rozliczyć, no to nie mam ochoty, żeby to robić o 10 wieczorem i po prostu muszę się do tego przymusić, bo. W żadnym przypadku nie wyobrażam sobie, by mieć frajdę z tego, by pisać maila do doradcy podatkowego z jakimiś papierami. Wspomniałem przed chwilą, że w ramach poranej rutyny można sobie zaplanować zadania, które macie danego dnia wykonać, i bardzo ważne w tych zadaniach jest, by przydzielić im odpowiedni priorytet. Priorytet, pierwszy, drugi, trzeci, co jest najważniejsze, a co robicie w ostatniej kolejności, ponieważ nigdy nie macie nieskończonej ilości czasu, nie wiecie, czy za mnie wam to jeden dzień, czy dwa dni, po prostu podczas wykonywania pracy okazuje się, czy jest to bardziej obszerne zagadnienie, czy mniej obszerne. I jedyne, na co macie faktycznie wpływ, to jaki priorytet danemu zadaniu ustawicie, co jest w danym momencie najważniejsze, z czego będą największe konsekwencje, najgorsze konsekwencje, jeżeli tego nie wykonacie. Dlatego zawsze, jeżeli planujecie, to nie, nie róbcie tego błędu, że robicie sobie od myślników listę. Tylko ustawcie, to jest priorytet pierwszy, to robię, kończę, robię to, ewentualnie świadomie przerywacie zadanie, czyli robicie zadanie z priorytetem pierwszym, teraz wiecie, ok, coś mi to blokuje, nie mogę dalej pracować, przechodzicie do zadania z priorytetem drugim i te priorytety mają być zawsze. Kolejny punkt to zaplanowane przerwy, niby można sobie pomyśleć, że o teraz się skupię, zrobię wszystko za jednym zamachem przez parę godzin i mam resztę dnia wolne, to może działać przez parę dni, parę tygodni. Ale później okazuje się, że nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy maszynami i bardzo szybko się wypalamy, jeżeli sobie nie, nie, określ, nie zrobimy jakichś tam konkretnych przerw. Dlatego warto sobie zaplanować, że zawsze, na przykład po dwóch godzinach, trzech godzinach pracy, robicie sobie jakąś tam przerwę, robicie sobie przerwę obiadową i jednak te 8 godzin, nawet nie 8 godzin, bo bycie 8 godzin z rzędu produktywnym jest no, nierealnym, myślę, przez dłuższy okres czasu. Warto sobie zaplanować, że robimy sobie po x czasu przerwę. I następnie wypoczęty, pracujemy znowu x czasu i sprawdzamy po prostu przez jaki, jaki okres czasu możemy efektywnie pracować i kiedy warto robić przerwy. Na koniec pewien prosty trik, który pomaga pisać takie maile, które nie są takie łatwe, jak na przykład jakieś rozliczenie, które do doradcy podatkowego piszę z jakimiś fakturami, czy jakiś ważny mail do klienta z jakąś wyceną czy czymś. Zawsze mam taką obawę, że podczas pisania tego maila kliknę przez przypadek na wyślij i wyślę niekompletnego maila, jeśli jakoś ośmieszę, czy popsuję relację z klientem. To wymyśliłem sobie, że takie maile zawsze piszę w notatniku i następnie kopiuję je dopiero do klienta mailowego. Zazwyczaj piszę na przykład taki mail wieczorem. Myślę, że o, jest to taka wersja pierwsza. Jutro poprawię. Następnego dnia, gdy się wyspałem, sprawdzam, co to napisałem poprzedniego dnia. I się okazuje, że jest tak najbardziej ok i praktycznie zawsze kopiuję jeden do jednego to, co napisałem w notatniku. I wysyłam tego maila. Więc jeżeli macie jakiś tam problem z pisaniem takich ważnych maili, niekoniecznie związanych z pracą, na przykład piszecie do dziekanatu, coś czy do profesora, to można spróbować sobie napisać na notatniku i jakoś to jakoś to ułatwia pracę. W każdym razie polecam. Polecam również zerknąć na mój wpis na blogu, w którym opisałem pierwszy miesiąc pracy dla siebie, opisałem tam trochę o pracy z interwałami, generalnie trochę więcej rzeczy odnośnie mojej organizacji pracy i to tyle. Cudów nie ma, nie ma jakichś tam tajemnych metod, które pozwalają wam pracować. Ekstremalnie wydanie w domu są to proste rzeczy, które należy po prostu robić, się ich trzymać i wtedy efektywność wam wzrośnie. No i nie ma tu żadnych tajemnic. To tyle. Zapraszam znowu za dwa tygodnie. Cześć.